Siema, tu Johnny Rep. Słuchajcie, moi drodzy subskrybenci, niesubskrybujący kanał, jak widzicie, po raz kolejny goszczę w moim studiu Mateusza z wikipatriarchat.pl. Będziemy gadać o różnych ciekawych sprawach związanych z Redpillem, polityką, kobietami i tak dalej. Więc zapraszam w takim razie na rozmowę. Pierwsze pytanie, które chcę zadać Mateuszowi, to jest jego logo patriarchat.pl. Podobno jestem pierwszą osobą, która o to pyta. Tak, myślałem, że jeszcze serio, myślałem, że parę lat jeszcze poczekam, aż ktoś zapyta. To wygląda tak. Jest ta biblijna przypowieść o talentach. Tak. Że był właściciel winnicy i on powiedział, że musi tam biznes załatwić, długo go nie będzie i zostawił jednemu słudze 20 talentów, innemu jednemu 10, drugiemu 5, a innemu 1. Tak. I ja pamiętałem tą historię, że znaczy to wyglądało tak, że jednemu dał jednemu dał 10, jednemu dał 5, jednemu 1 i poszedł. Po jakimś czasie wrócił i ten, który dał 10, mu zwrócił te 10 plus drugie 10. Ten, który dał mu 5, dał mu 5, zwrócił drugie 5. A ten, który dał mu 1, powiedział, że on jest surowy i on się bał tych pieniędzy wydać, pomnożyć, bo mógłby stracić, więc zakopał i oddał jeden. I mu teraz oddaje, bo nie pomnożył. I efekt był taki, że on, pan wziął tę jedną monetę, podzielił na pół, dał tych dwóch sług, a tego zwolnił i wyrzucił. I to jest przypowieść o tym, że morał tego jest taki. Pomimo tego, że mało dostajesz w życiu, to cię nie zwalnia z tego, żebyś próbował to wykorzystać. Bo jak przeżyjesz takie życie, w ogóle nie próbując, to jest marne do kwitu życie. I dlaczego jest łopatka? Co ona robi, ta łopatka? Łopatka kopie. No właśnie, co tam wykopuje? Złoto. No właśnie, ona wykopuje te talenty. Ponieważ mężczyźni są dzisiaj jak właśnie takie zakopane talenty w ziemi. One tam siedzą i nie są pomnażane. Mężczyźni są dzisiaj spychani na bok, mimo tego, że jakby oni byli angażowani, to by świat był o wiele, wiele lepszy. Ale oni właśnie siedzą w tej ziemi. I dlatego właśnie ja wykopuję, czas wykopać te talenty, bo zaraz Pan przyjdzie. No to zabrzmiało jak apokaliptycznie, ale ja tutaj mam listę tych rzeczy, które już notowaliśmy przed chwilą. I właśnie a propos tych talentów, pieniędzy, jakby pomnażania i zarządzania majątkiem, to mi się właśnie skojarzyło chyba właśnie z tych ostatnich rzeczy, które zapisałem, a które ktoś mi tam podrzucił artykuł w komentarzu, to ja go wrzucę linkiem w opisie, żebyście sobie mogli przeczytać. Ja nie będę specjalnie tutaj wrzucał fragmentów ani cytował tego artykułu, bo to za dużo czasu by było. Generalnie chodzi o ty, to był wywiad jakiejś tam redaktorki szanownej z różnymi kobietami, tak koło 30 i po 30. W różnej sytuacji życiowej, głównie singielek, jak one, no, na co wydają pieniądze i jak to wygląda. No i efekt był taki, że no, większość z nich, bez względu na to, czy zarabia, czy ile zarabia, czy jest na etacie, czy jest na freelancingu, gdzie ten dochód jest, powiedzmy, trudno przewidywalny, to i tak większość z nich pod koniec miesiąca kończy z zerem na koncie. Słuchajcie. To jest odniesienie, w którym w vlogu wcześniej miałem taką sytuację, że stałem po kawę gdzieś w kolejce i laski za mną w kolejce o tym gadały i się jedna z nich, jedna zastanawiała, czy ma zapłacić kartą czy gotówką, bo nie wie, czy ma na karcie tyle, bo na co wydała, słuchajcie, na wieczór panieński. No to teraz jakbyś się do tego odniósł. To wygląda tak. Faceci też mają oczywiście złe nawyki. Pytanie, ilu jest takich mężczyzn i jakie są tego konsekwencje? Fajeczki. Kupa szana na to idzie. No, o właśnie, to jest dobry ten. Ale z drugiej strony nie bankrutuje z tego powodu. No nie. Kobiety też mają dzisiaj z tyłu głowy coś takiego, że no, państwo jest do nich raczej bardziej opiekuńcze niż do mężczyzn. Kobiety mają też takie poczucie, że jak będą miały problem, to raczej będą się miały do kogo zwrócić. Więc... Czy takie kultura YOLO, nie? Tak zwane, czyli... Jest to nie, po prostu się nie muszą tym przejmować. Albo w ogóle nie mają takiego...
takiego z tyłu głowy, co będzie, jak coś nie wyjdzie. Wiesz co? I tu się właśnie zastanawiam, bo co by 100 lat temu taka kobieta robiła? No też były na pewno rozrzutne kobiety. Nie żona, żona modna przecież to chyba Krasickiego było, tak? Krasińskiego. Wiesz co, pamiętaj też, że wtedy miasta były mniejsze, więc procentowo takich kobiet mogło być mniej. Dzisiaj miasta są większe, więc nam się... Więc to, co jest kiedyś to bardziej powszechne zjawisko w dokładnie, pracy, tak? Dokładnie. Tak, więc właśnie tutaj możemy powiedzieć, tak, że jest takich kobiet więcej, ponieważ miastowe życie na to pozwala bardziej. Dopóki wszystko się udaje, tak. Dopóki jest ten paycheck na koniec miesiąca, czy na czy pierwszego, czy tam 28, zależy, która korpo jak płaci. Tak, poza tym wiesz co, ile miały te dziewczyny lat oraz te panie, które tam... Te w artykule miały tak powiedzmy między 28 a 35, a tamte dziewczyny w tej kolejce miały tak koło 30, tak na oko. No wiesz... Ja nie mówię o studentkach, tak, które to w ogóle... Dobrze, żyją. Ale kobiety nie mają... Nie no, moment, mają jakieś torebki, no wiesz, ja widzisz, że nie mają samochodu, na które trzeba wydawać. No torebka najtańsza Louis V, przepraszam, no, bez product placement, no to chyba z 5 koła kosztuje, nie? No właśnie. To jest w ogóle ciekawy temat, jak one podchodzą do kwestii luksusu. Mam na ten temat swoją pewną teorię. Jak podchodzą? Po co im te torebki? Żeby z innymi kobietami konkurować. O co? O, no właśnie. No bo to się facetom nie podobają te torebki. Faceci mają na to drypane. Tak. Generalnie, tak? Moim zdaniem jest to, chodzi o podbicie ego, tak jak teraz jest ten trend taki, że na tych wszystkich OMI i innych takich babskich portalach, że kobieta jak nie może sobie znaleźć faceta na wyższym poziomie niż jest, to lepiej, żeby była sama niż ten. Czyli tak klasyczna hipergamia, tak? Musi być ten. Tak. W związku z czym, moim zdaniem, wszystkie produkty luksusowe, designerskie, buty od Manolo, tak, z Seks w Wielkim Mieście, czy torebki Louis i takie inne, te wszystkie markowe, drogie rzeczy, one celowo są drogie, po to, żeby sygnalizować półkę, do której ona generalnie aspiruje. Tak, to może być dobre. Chodzi o to, że tak mamy to, że jest taki poziom facetów, którzy dla kobiet są czymś w rodzaju tła, tak? Tak. I jak taki facet do takiej dziewczyny podbija, no to ona się czuje z tym emocjonalnie źle. To już widać na tych forach i tak dalej, co one piszą, tak, że to tak zwany creep jest, nie? Tak, tak, tak. W związku z czym to jest trochę straszak na tych, którzy, no to ta jest dziewczyna z wyższej półki, to nie będę startował. Dla innych dziewczyn, tak, to jest sygnalizacja poziomu i dla siebie podbicie pewnego ego, jakby dzięki czemu ona aspiruje wysoko. Wiesz co, z jednej strony to, co mówisz, ma sens, z drugiej strony zastanawiam się, czy to nie jest przekombinowane. No bo trochę podobnie mężczyźni korzystają. No nie, właśnie nie, bo mężczyźni mają luksusowe rzeczy po to, żeby no, pokazać się kobietom, a kobiety nie używają za bardzo luksusowych rzeczy. Nie zawsze. Rzeczy. No ja jestem, jeśli chodzi na przykład o samochody, to jestem nietypowy, tak? Bo... No ja też nie mam luksusowego samochodu. Ale to nawet nie o to chodzi. Znaczy tak, bo pomijam, bo część facetów, którzy kupuje samochody, nie będąc fanami motoryzacji, to możemy mieć rację, ale wśród tych, którzy są fanami motoryzacji, no to nie wiem, facet, który lubi jeździć bokiem, prędzej sobie kupi E36, tak, za, nie wiem, za dychę i drugie 15 w niego włoży i będzie sobie jeździł tam, wiesz, tak dalej, niż jakieś nowe jeździdełko z przednim napędem, co z tego, że ma gwiazdę z przodu, czy tak dalej. U facetów to jest ten mechanizm, tak? Zobacz, kobiety reagują nie tylko na wartość samochodu, to tak jak się mówi, że kobiety nie tylko lecą jakby na pieniądze faceta, ale na poziom jakby na drabinie społecznej. To znaczy, tak. Jeśli facet podjedzie 5-letnim czy 10, nawet 10-letnim BMW, to będzie lepiej niż podjedzie samochodem tej samej wartości, ale marki na przykład Dacia, czy no nie wiem, Peugeot,
No tak, są rzeczy, które lepiej wyglądają, mimo że są tańsze i odwrotnie, tak, rozumiem. Stąd powstają produkty marek luksusowych, tak zwane budżetowe, czyli BMW serii 1, Mercedes klasy A i takie inne rzeczy. No bo facet chce jakby z tej półki jakby korzystać i swój ogon pawi rozkładać, no ale stać go tylko na to, tak? Wiesz co, masz tu głębsze przemyślenia, jeżeli chodzi o mnie. Ja o tym, jak czym się różni kobiece i męskie korzystanie z luksusów, to ja tego nigdy nie myślałem o tym. Nie miałem takich przemyśleń. No, miałem, ale akurat teraz mi się przypomniało, bo to jest w ogóle na dłuższą opowieść, podejrzewam. Z jakichś socjologicznych sposób. No tak, przeczytałeś o czymś w artykule, a potem jeszcze usłyszałeś za sobą, jak o tym dziewczyny gadają. No i teraz mi się skleja jeszcze z jakimiś komentarzami, które kiedyś na jakby swoim prywatnym Facebooku tam jakby pisałem i tak, ja to tak odbieram, że w ogóle ten, słuchajcie, no moim zdaniem w ogóle połowa przynajmniej rynku towarów luksusowych nie istniałaby albo nie miałaby racji bytu, gdyby kobiety nie zarządzały 80% pieniędzy, które są zarobione przez ludzi oraz gdyby jakby znaczy bezpośrednio lub pośrednio, tak? Tak. Znaczy jak to pośrednio? Nie, kobiety podejmują 80%. Tak, ale bezpośrednio dla siebie, tak? Czyli czy ona kupi za swoje pieniądze tą torebeczkę, czy jej kupi facet? Jeden z powodów, dla którego kobiety łatwiej wydają pieniądze, jest taki, że ich nie zarobiły. No, jak łatwiej jest wydawać pieniądze męża niż swoje. No tak. To jest jeden. No, z drugiej strony kobiety, które zarabiają samemu, też nie zawsze są. No zmierzam do tego, tak? Że często dojeżdżają do dna konta, tak, pod koniec okresu rozliczeniowego. To prawda, no to jest ten przykład, o którym mówiliśmy. I teraz zmierzam do tego, no, że skoro mainstream jakby płynie w kierunku matriarchatu, zwiększenia roli kobiet na rynku w stosunku do zmniejszenia roli mężczyzn, to kto w tym, która płeć w tym układzie jest tą, która buduje wartość, która zostaje? Ty na swoim kanale opisywałeś taki wykres, no to właśnie możesz do tego nawiązać, tak? To może opisz, bo ja się nie ten... Nie... Chodzi o ten artykuł z Obserwatora Gospodarczego. Tak, tak, tak. To wyglądało coś takiego, że był wykres, który na razie tylko pobieżnie przeczytałem ten temat, ale już podobne wykresy widziałem, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Były przychody z podatków od mężczyzn i od kobiet oraz ile, jak wygląda z rozchodami. I to wygląda tak, że praktycznie mężczyźni cały czas dodają do systemu, nic z niego o wiele mniej pobierają niż... Bilans jest na plus. Bilans życia mężczyzny dla systemu jest dodatni. Tak, i to totalnie na plus, a z kobietami jest tak, że praktycznie tylko przez bardzo krótki okres życia, jeżeli w ogóle, dodają się przez chwileczkę do systemu. Parę złotych, paręnaście tysięcy są na plusie przez chwilę, a potem zaraz to leci w dół, a jak już jest emerytury, to totalnie idzie. Tak, i najgorsze jest to, że jest różnica taka, że mężczyzna jak umiera, to zostaje na plusie mu jakieś tam 500 tysięcy, 550 tysięcy, a kobieta jak umiera, to zostaje na minusie 700 tysięcy. I ta różnica to jest dług, który musimy zaciągnąć. I a propos jeszcze tego wydawania, ja zawsze lubię wracać pamięcią do czasu 200 tysięcy lat temu. Jak to, bo wtedy jest... No to taki... ja nie pamiętam, jestem stary, ale nie aż tak. To jest taka umowna data, kiedy człowiek wyruszył z Afryki. No. Wtedy się jakby zaczął Homo sapiens. I przez 90% czasu, bo ty powiesz, że dopiero 20 tysięcy lat temu, zaczęło się rolnictwo, czyli zaczęły się tworzyć pierwsze cywilizacje. No. I co taki człowiek pierwotny robił? No i kobiety generalnie zostawały w miejscu, a mężczyźni szli polować. Coś tam sobie w międzyczasie zbierały, ale było generalnie, że kobiety tam w jednym miejscu sobie krążyły, a mężczyźni szli na polowanie. I kobiety myślą, ponieważ zajmowały się domem i różnymi rzeczami, kobiety myślą trochę inaczej. Tak. Mężczyźni są tak bardziej nakierowani, ja to lubię jako pole widzenia jakby powiedzieć. Mężczyźni są tak nakierowani, tak na taki stożek mają z oczami. Tak daleko patrzą i też trochę w miarę wąsko. Tak, tak na cele, kolejne cele. A kobiety mają takie pole.
ono jest małe. No bo mają x tematów naraz do ogarnięcia, bo tu 5 dzieciaków lata, to trzeba zupę ugotować, tam już przygasę ognisko, a coś tam jeszcze. No, dokładnie o to chodzi, więc mają takie pole. I kobieta nie przejmuje się tym, że za rok nie będzie co w spiżarni, albo raczej nie myśli o tym na co dzień. Natomiast się przejmuje, żeby za 2-3 dni było. Mhm. Więc jak wyzeruje się na karcie, no to moment, no to zaraz ma, no, wiesz, zaraz będą ma nowe pieniądze, tak. To. Wiesz, pamiętaj, ona się zeruje na karcie, ona nie pada w gigantyczne długi. No tak. Aczkolwiek jest taka... No to, że są jakieś, co wpadają w długi, to też są... Ale wiesz, dlaczego u nas takie, że wpadają w takie... No nie, przepraszam, a jak jest w Stanach Zjednoczonych? Wiesz, do tego, że u nas jest bezpłatna edukacja, tak? Czyli w związku z tym, że jest więcej kobiet w szkolnictwie wyższym, jako studentki, to u nas czy na Zachodzie, to jest trend na Zachodzie, powiedzmy, powtarzalny, tak? Podobny. No, we wszystkich chyba krajach europejskich więcej jest studentek. Tak, tak, ale w Stanach to jest tak, że 70 prawie, czyli procent długu... Długu studenckiego to są... Teraz, czyli... Nie, wiesz co, jestem pewien, gdzie jest jeszcze gorzej, bo pamiętaj jedno. Nie wszystkie kobiety mają tam gigantyczne długi typu 100 tysięcy dolarów. Większość niektórych na przykład 20 parę tysięcy. No tak. Więc... Więc to jest tego tak, popatrzono, ile w tym momencie wiszą kobiety, ile wiszą mężczyźni. I tak, to jest jakieś 60, typu 8% tego długu to jest kobiet. A 50% długu studenckiego. Tak, dokładnie. Tylko kredytu, tak, w Stanach. Tak, dokładnie. Tylko tego na studia. Ale nie wiem, czy da się sprawdzić, kto to spłaca dokładnie. Bo co ty myślisz, jak taka kobieta, jak ma 200 tysięcy długu, bo słyszałem kiedyś o takiej, że właśnie jest jakaś dziewczyna, protestowała, żeby tam agitowała za tym, żeby Bernie Sanders został prezydentem, bo on mówił, że zlikwiduje dług i ona mówi, że... Umorzy, znaczy pewnie. No tak, że umorzy te długi studenckie i ona mówi, że skończyła biologię morską, coś jeszcze i ma 200 tysięcy długu. Dziewczyna ma 20 kilka lat i ma 200 tysięcy dolarów długu i pracy, i wykształcenie, które... To się dziwi, że ona ma wysokie standardy, szukają gościa, który zarabia 6-cyfrowe kwoty rocznie? Ona na najgorszej pracy, jakby miała za jakieś 20 tysięcy dolarów, to tylko i wyłącznie, żeby to spłacać, musiałaby 10 lat tylko i wyłącznie. Cała pensja przez 10 lat musiałaby iść na to. Czyli tak naprawdę przez pół życia, bo jest trzeba żyć, a jest pytanie, gdzie ona mieszka. Dokładnie. No to mieszka jak... w Nowym Jorku czy w LA, no to sorry, to 20 tysięcy dolarów rocznie, to ledwo starcza na przeżycie, no to tam czynsz jest 2 tysiące. No właśnie mówię byle, byle po prostu, wiesz, kawalerkę, tak? No dokładnie, więc no, nie życzę jej oczywiście kariery tylko i wyłącznie jako kalnerki, no ale... No ale nie... dobrze, no skończyła studia z czego? No właśnie z biologii morskiej. Z biologii morskiej, czyli jak się nie dostanie, nie zostanie na uczelni, albo się nie załapie w jakiejś firmie, która się tym zatrudni, no to jak? Jest przerąbane. Jak ona ma przydatność na rynku, tak? Jedynie kto może ją ocalić, to jak sobie powinien jakiegoś frajera wokół palca, który zacznie to spłacać. No bo jest ładna i założy OnlyFans. Jest to akurat była ładna. Więc pewnie już ma OnlyFans. Jak się z delfinami robi zdjęcia. I poczekaj. Musimy chyba dryfować dalej, słuchaj, bo mam, jest cała masa różnych rzeczy do obgadania, a my cały czas się kręcimy wokół kasy i pieniędzy. Dobra, tak, to ja przerwę, no? Żeby mieć coś, fajną mam nowinę, organizuję spotkanie. To jest bardzo ważne, organizuję spotkanie. W opisie tutaj filmiku i w komentarzu ja wrzucę link do ankiety. Ja od samego początku, jak zakładałem blog, mówiłem, że dla mnie YouTube jest tylko jako taki dodatek. Ja tutaj celem chcę założyć stowarzyszenie, które się będzie musiało raz na jakiś czas spotykać. Mnie bardzo zależy na tym, żeby zebrać ludzi, którzy mają chęć się raz na jakiś czas spotykać. Bo trzeba się po prostu zacząć w fizycznym świecie spotykać. Bo zakładanie kolejnego kanału, kolejnego czegoś. Tylko właśnie do tego, bo to jest... Klamra tego, co tutaj już mamy napisane, bo do tego, czyli ostatnią naszą rozmowę jakby zaczęliśmy i zakończyliśmy w sumie taką konkluzją, że mamy całą wiedzę redpillowo tam, powiedzmy, ten patriarchalną zebraną i koniec, tak? Natomiast nie mamy wyznaczony, po co nam to stowarzyszenie, po co nam te spotkania
No bo pogadać to każdy może, tak? No, tym się różnimy od kobiet, że one gadają, jak mają problem, to przyjdą i gadają, tak? Aż ktoś się weźmie od tego ich gadania, mają już dość i zrobi wreszcie coś, żeby święty spokój. My mamy inaczej. No, my najczęściej, jeśli chcemy rozwiązać jakiś problem, to po prostu szukamy rozwiązań. Na razie od tam 2 czy 3 lat w internetach są te tam, powiedzmy, menosfera polska jakaś się powoli tworzy. No ale to się obraca głównie wokół międlenia tych samych tematów w kółko i bez przerwy. I to, moim zdaniem, i tu się zgadzam z Mateuszem, trzeba postawić jakieś cele, czego my tak naprawdę chcemy jako ta menosfera. Tak. I po to jest właśnie to spotkanie. Ja jestem inżynierem i wiem, żeby rozwiązać problem, to trzeba dwie rzeczy. Trzeba dokładnie określić, gdzie jesteśmy i dokładnie określić cel. Jak się te dwie rzeczy wie, to często rozwiązanie jest już bardzo proste. Mamy dokładnie, wszystkie problemy są już opisane kilkukrotnie, wiemy dokładnie, co jest nie tak. Teraz trzeba się, musimy się zebrać i zapytać siebie, czego my chcemy. No i co możemy zrobić? Bo powiem jedno. Jakie metody użyć? Tak. Bo gadanie w internecie to gadanie... Logiczne argumentowanie przy kobietach to jest skazane na porażkę, moim zdaniem. Tak, absolutnie, bo... To nie trafia, bo zobacz, to, ale z jednej strony to jest to, że jesteśmy piękni i się uzupełniamy, tak? To znaczy, że one gadają, żeby nas popchnąć do czegoś. I teraz, jeśli my tylko gadamy, to nic z tego nie będzie, tak? Czyli to natura tak zaprojektowała, żeby one stworzyły problem, który my rozwiążemy, tak? Wiesz co, ja ostatnio, na moim ostatnim blogu, jak też zapraszałem, ogłaszałem, że będzie spotkanie, to opisałem sytuację premiera Marcinkiewicza. Mhm. Słuchałem, tak, na ostatnim blogu. No widzisz. I co tam powiedziałem? Wyobraźmy sobie, że spotykamy się raz na jakiś czas w grupie 10 osób, 10 takich znajomych, na przykład z terenu, albo Krakowa, Warszawy, albo jakiejś tam powiatu. I raz na 2 tygodnie, albo raz na miesiąc, się spotkamy i mamy checklistę rzeczy do zrobienia. Na przykład się zważyć, na przykład pogadać o zdrowiu, zapytać się jak tam u jakichś dziewczyn, u coś tam, jak tam w pracy, żeby zrobić taki check-up swój. Taki ogólny. No, tak jak się samemu nie zrobisz, jak nie masz ten presji zewnętrznej. Dokładnie. Poza tym, no, tutaj wy, ja, Johnny, wiesz, znasz pewne rzeczy, wiesz, jesteś zdefilowany w pewnym sensie, ale żaden człowiek nie ma 100% wiedzy. A im więcej w jednym miejscu się zbierze ludzi, tym łatwiej można całość tej wiedzy, wiesz, jest tej wiedzy więcej, no, doświadczenie jest pełniejsze. Dokładnie, dokładnie. Ja tam podałem na przykładzie, że co by było, gdybyśmy byli w takiej grupie i był tam premier. Pan premier powiedział, że podrywa go jakaś młoda dziewczyna i on chce się rozwieźć i z nią się ożenić. No i co byśmy mu powiedzieli? Żeby... Na męskich sprawach ostatnio był tego typu temat rzucony, ta saposzperę. Dobrze. No właśnie, Ktoś pytał właśnie coś. Widzisz, ty byś mu coś doradził, ja bym powiedział, żeby się... No jak chcesz się rozwieść, to rozwieź się, ale to jest głupi pomysł. I jak chcesz nią być, to bądź, ale się nie żeń. Bo to jest przede wszystkim... Tutaj tylko i wyłącznie popełnił błąd. To w ogóle się nie żeń. No właśnie, popełnił błąd Marcinkiewicz, że się ożenił. To był jedyny błąd. No ale wiesz, ale... Znaczy jedyny, no. Come on, no ile on miał, w jakim wieku on się ożenił, jakie to były lata. Wtedy jeszcze jakby nie było takich zagrożeń. To 2008, tak. Ale kiedy on się ożenił ze swoją żoną? Przecież on jest ten facet, teraz ma 60 lat. No tak. On długo był na pewno ze swoją żoną. No, nie się ponad 20 lat. Tak, on się żenił za pierwszym razem zapewne jak miał 20 parę lat i wtedy jeszcze... jego pierwszy związek był absolutnie normalny. Tak, ale właśnie... Jaki jest jeden z problemów... mężczyzn, bo nie ma dzisiaj kryzysu męskości, to jest tylko taka wymówka, żeby zastępować mężczyzn państwem. To się zastępuje mężczyzn państwem, bo mówią, że z tymi mężczyznami jest coś nie tak. Ale jest rzeczywiście, mężczyźni zaczęli pewną rzecz. Jest bardzo mało miejsc, gdzie mężczyźni mogą spotykać się tylko w własnym gronie i swobodnie rozmawiać. Kiedyś. Bez poprawności politycznej, bez zarzutów o mizoginię. Tak. I tak dalej. No. Ja chciałbym, żeby właśnie patriarchat i spotkania patriarchatu były takie. Są siłownie tylko dla kobiet, a kawiarni tylko dla mężczyzn? Nie. Wiesz, pamiętaj też, że ja nie jestem takim fanem wytykania takich nierówności, bo to jest przede wszystkim też głównie dlatego,
że mężczyźni nie chcą. Że mężczyźni nie potrzebują kawiarni tego dla siebie, bo mogą się spotkać na działce czy coś takiego. I mężczyzn nie ciągnie też takich miejsc tylko dla mężczyzn. No, czy to jest już wina feministek, czy kobiet, które samemu instynktownie takie miejsca chcą albo niszczyć, albo się w nie wejść. Nie, no to tak sobie wrzuciłem właśnie raczej jako nierówność niż to, że faktycznie jest taka potrzeba. No nie, właśnie czuję, że jest potrzeba. Ale wiesz co, ale jest potrzeba w takim sensie, że my jako płeć, powiedzmy, się nie zbieramy wokół jakichś naszych interesów wspólnych. Tak, to prawda. Mężczyźni zbierają się, tylko mają jakiś wspólny cel. A kobiety, nawet, że powiem, z osobnych plemion się nawzajem zbierają. Ale ten wspólny cel trzeba sobie jakoś uświadomić, tak? Bo większość, moim zdaniem, 90% męskiej populacji nawet nie zdaje sobie sprawy, jaki ma wspólny cel. Okej, więc to powiedziałeś znowu coś, co ja staram się wypleniać. Takie, nazywam to totalitarnym, demokratycznym myśleniem. Żyjemy w demokracji. W demokracji jest tak, że jak większość zadecyduje, to wszyscy muszą ponosić tego konsekwencje. I jest też takie wśród tych właśnie, co robi Red Pillersów, że właśnie mówią, że trzeba na przykład budzić ludzi, coś takiego. Ja tak nie uważam. Ja chcę zebrać już przekonanych. Nie ma sensu agitować na środku ulicy, żeby tłumaczyć ludziom, nawet jak masz rację, no to nikt ci nie posłucha. Świat tak nie działa. Więc to, że 90% ludzi nas w tym momencie nie będzie słuchać, to nie ma znaczenia, ponieważ gdybyśmy te 10% ludzi zebrali, to byśmy mogli wszystko zrobić. Ja chcę zebrać tylko i wyłącznie przekonanych i to trochę jak taka mała kula śniegowa będzie szło do przodu. No dobra, ale to właśnie... Tak. Bo ale tak, rzeczywiście, bo cały czas jest... Tak, prawne, cel. Społeczne, etyczne. Trzeba powiedzieć, jak sytuacja wygląda, to wiemy, ale trzeba określić, czego chcemy. Tak, masz świetnie rację i na razie jedyne, jakie wpadły na pomysł właśnie to... No bo przez legislację... Chcemy móc mieć zdrowe relacje z kobietami. No ale do tego się nie da uregulować. Ale ja... Znowu błąd. No. Ja powiedziałem o cele społeczne, nie powiedziałem nic o celach prawnych, a ty od razu uregulować się tego nie da. Tak. Dobrze, bo ja chcę płynnie przejść do metody. Tak, mówiliśmy o tym, że przekonywanie kobiet werbalnie jest bezcelowe. Znowu to jest błąd. Nie. Natomiast... Nigdy się nie przekonuje kobiet. Trzeba tylko i wyłącznie przekonywać... Przez działanie. Tak, mężczyźni muszą się zacząć inaczej zachowywać. Dlaczego kobiety się zachowują dzisiaj tak, jak się zachowują? Bo mężczyźni na to pozwalają. Tak, dokładnie tak. Po prostu. A jak mężczyźni przestaną na to pozwalać i będą twardo stać przy tym, że nie będą pozwalać, nie będą tak go akceptować, to wtedy kobiety się same z siebie zmienią. Tak, no ale ktoś mi tam, nie pamiętam, w tych komentarzach się zdziwił, że ja tak często w komentarzach na Facebooku akurat, to ja nie jako John Rep występuję, na razie jako osoba prywatna to nie będę tutaj jeszcze podrzucał, ale ja do rynku matrymonialnego często przykładam wolnorynkowe narzędzia, tak? Jest popyt, jest podaż, jest cena. I teraz ja uważam, że dyskusjami i tak dalej nic się nie zrobi. Trzeba albo podnieść, żeby obniżyć cenę, to albo trzeba podwyższyć podaż i sprowadzić, nie wiem, 10 milionów Filipinek na przykład, czy jakieś tam dziewczyn, które bardzo chętnie jakby z białymi chłopakami się będą wiązać i będą mniej roszczeniowe. Wtedy nasze witaminki odpowiednio się dostosują do sytuacji. Albo obniżyć popyt, tak? Czyli przenieść zainteresowanie facetów w inną stronę, niż ciągłe uganianie się za babami. Przede wszystkim nie dawanie atencji za darmo, nie? Bezodpowiednie płacenie za OnlyFans, kamerki, zagadywanie na Instagramach i zalewanie po prostu kobiety z nudów tak naprawdę. I tak nic z tego nie będzie, jak po prostu tam goście piszą... Częściowo masz rację. Ale nie mamy teraz, nigdy nie będziemy mieli możliwości, żeby przekonać wszystkich, żeby przestali płacić za OnlyFansy, no to się nie uda. Pamiętaj jeszcze, kobiety, jest to moment, nie, to przesadzasz, to nie jest tak, że OnlyFans teraz wszystko psuje i kobiety nie patrzą na mężczyzn, bo jest OnlyFans. Nie. To jest odprysk rzeczywistości. Nie, to jest jakiś mały, nieznaczny fragment, który w ogóle nie ma wpływu na rzeczywistość. Ech.
Dobra, no mamy tak, cele prawne, społeczne i etyczne. Dobrze. Jeżeli chodzi o sprawy prawne, nie ma żadnych szans, żeby jakikolwiek zmienić prawo odnośnie mężczyzn. Po prostu nie ma. No bo... Nie ma sensu iść w tym kierunku. Arytmetyka. 50% populacji to kobiety. Nawet nie, nawet jakby mężczyźni się zebrali też, to no, mężczyźni tak nie potrafią konkurować z kobietami. Więc to nie ma sensu. Ale to, co powiedziałeś tam wcześniej, że muszą mężczyźni czegoś przestać robić. Ja na razie widzę, że tylko i wyłącznie możliwością jest to, żeby mężczyźni zaczęli się na razie w tych małych właśnie grupach, ci uświadomieni mężczyźni, spotykać i pomagać sobie nawzajem. Ponieważ problem jest dzisiaj, że mężczyźni bardzo często zostają z tymi swoimi problemami po pierwsze sami, a po drugie już się tworzą te problemy. No potem jest alkohol i tak dalej. Też, ale wiesz co? 50% małżeństw się rozpada, no. Ale 50% się nie rozpada. A z tych 50% gdzie ilu facetów jest szczęśliwych w tym układzie jeszcze? Jest to? My słyszymy takie bardzo niefajne historyjki o swoich rozwodach. Jest to? Stwór. No, jest to nie że tam, bo ci bo zaraz sio, bo posika. Sio. Fajny jesteś. Dobry królik. Ale nie. No dobra, 50% rozwodów. Tak, i mam taką teorię, że wyobraźcie sobie, czy dzisiaj trzy faceci, którzy są zredpilowani, daliby się wpuścić w kiepskie małżeństwo? Wyobraź sobie, że uczestniczymy w takiej grupie, jest 10 osób i to nie jest tak, że wszystkie kobiety alienują, wszystkie kobiety do rozwodu nie, chcą doprowadzić. Nie, wszystkie są złe, broń Boże, tylko po prostu odsetek tego, tak. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, że na to pozwalamy, po prostu, tak. My na to pozwalamy. I wyobraź sobie, że my nawzajem, jeżeli, wiesz, ktoś chce tam znaleźć dziewczynę czy coś, to my ją pomagamy mu ocenić, z jakiego ona jest domu, jakie ma wartości, jaką ona ma osobowość. Jestem pewien, że dałoby się stworzyć taką checklistę kilkunastu pytań. Ty jesteś teraz na grupie Wikta? Co? Ty podejrzewam, że tak. Dobrze. No, dobra. W każdym razie. Jestem pewien, że dałoby się zrobić taką checklistę 15 pytań, za pomocą której można byłoby ocenić, jak taka dziewczyna się nadaje na małżonkę. Ja mam teraz, słuchaj, takie skojarzenie z grupą przyjaciółek kobiet. Jest to samo. Dobrze, w każdym razie. I teraz oceniamy i następnie jakby to powiedzieć, pomagamy takiemu, wiesz, spotykamy się. Sam musi podjąć decyzję. No. Nie, oczywiście, że sam musi podjąć decyzję, ale wiesz, ponieważ jest w grupie, jeżeli ma jakieś problemy w domu, to raz na ten miesiąc może przyjść, się wygadać i wszyscy mu wtedy możemy doradzić. Raz dodatkowo ta dziewczyna wie, że facet należy do takiej grupy, nie będzie sobie dawał w kaszę dmuchać, więc wie, że jak będzie chciała coś niefajnego zrobić, to będzie miała przed sobą ciężką orkę na ugorze. Okej, no czyli po prostu taki, w razie czego takie wsparcie altruistyczne trochę. Wiesz co? Nie do końca, ponieważ znowu ty, jeżeli przyjdzie co do czego i do rozwodu, to w sądzie mało pomoże. Ale wiesz co, pamiętaj jeszcze jedno. Znowu, nie wszystkie kobiety są feministkami. Nie, ale są ja kobiety, które znam bardzo fajne kobiety. No właśnie. Są fajne kobiety teraz i trzeba je znaleźć. Trzeba i tak nie żenić się, jak chcecie, to tylko na przykład kościelny, bez skutków cywilnych. My jako stowarzyszenie możemy pomagać takim mężczyznom, które takie rozwiązanie mieć, a następnie trzeba się pilnować. Trzeba dbać o siebie, no bo to prawda jest trzeba taka, że zarabiać, trzeba się zbierać i też właśnie po to są też te spotkania, żeby to kobiety... Jak odchodzą dlatego, że nasza wina, to trochę mają rację. Tak! Trochę w znaczeniu
Że nie pilnowaliśmy, nie trzymaliśmy ramy, pozwoliliśmy na pewne sprawy, odpuściliśmy w paru sprawach, ale zupełnie w innych niż one mówią. Tak. Tylko po prostu przestaliśmy jakby być źródłem siły w tym układzie. Tak. Tak, dokładnie. I też dodatkowo, jest, no kobiety te będą widzieć, że tutaj faceci, przepraszam, są w takiej jakiejś grupie i to się podobać też będzie kobietom. No jak facet ma znaleźć sobie wsparcie, żeby wrócić z nową siłą, nie, to nie chodzi o... szukać u tej kobiety, tak? Bo je tam nie znajdzie. Nie, chodzi o to bardziej, że mężczyźni, którzy są zorganizowani, jakoś potrafią działać w grupie, to dla kobiety coś bardzo atrakcyjnego. No, jakikolwiek mężczyzna, który potrafi coś zrobić, jest dla kobiet bardziej atrakcyjny. Więc takie uczestnictwo w takiej ścisłej grupie to jest coś na plus. Bo wiesz co, słuchaj, ja mam taki, patrzę z tego doświadczenia i widzę, że gros tych wszystkich przypadków, o których piszę, w prasie jest pisane, o których są jakieś niefajne rzeczy, nawet te skrajne, bo nie wszystkie rozwody kończą się totalnymi tragediami. Są nie rozwody, które... ale jest ich mało, rzeczywiście, ale te najgorsze historie to są dla mężczyzn, którzy weszli w związki z kobietami, których nawet, jak wiedziałeś na co patrzeć, to widać było, że to nie miało przyszłości. Po prostu. I, no bo słuchaj, ja byłem dwa razy, pomagałem ojcowi w czasie alienacji, różnym dwóm ojcom. Jeden to był taki starszy koleś, który miał żonę, a ta żona miała, to była taka właśnie, taka borderka. Borderline, no taka, tu krzyczała, tutaj robiła się ofiarę, jak podobno w trakcie rozwodu miała wypełnić jakiś test psychologiczny, to po prostu siedziała nad nim półtorej godziny, żeby wszystko zobaczyć tak, żeby było ok. Znowu, podejrzewam, że gdyby ten pan wcześniej wypełnił jakiś przygotowany przez nas test, to by wiedział, na czym stoi. A druga sprawa, to był koleś, który związał się z dziewczyną, która była wychowana przez samotną matkę, która to samotna matka wywaliła faceta tego swojego ojca tej dziewczyny z domu, pobierała alimenty, a następnie on się z nią ożenił, zrobił sobie dziecko, a ona, jak było to dziecko, miało 9 miesięcy, to wywaliła go z domu, bo tak. I on teraz wzniosła rozwód i od razu dostała jakieś tam 900 zł alimentów. Całkiem dużą kwotę. I znowu, jeżeli jakaś kobieta ma takie doświadczenia z domu, to jest skreślona. I... Dobrze. Że pan, ty zaraz będziesz skreślony, bo jak nasikasz na to łóżko. Fajnie to co? No ciekawski jest, dobrze, że wyszedł. Dobra, rzepciu, sio. Ty potwór to nazywasz, tak? Stwór, tak. Nie no, potwora to podaję. No, to ja już rozumiem, o co ci chodzi z tym stowarzyszeniem, faktycznie. Tak, i... Ale wiesz, bo tak my tak gadamy, ale pierwsza zasada klubu jest... To nie jest do końca taki klub. To jest tak, i nie będą widzieć, że on istnieje. Ale to, co już tam mówimy, będzie między nami. Przyjdźcie na pierwsze spotkanie, to zobaczycie, jak to będzie wyglądać, bo ja już tam dwa gadżety przygotowałem. I pierwsze spotkanie w ogóle, jak też będzie wyglądać, to mam wielki folder z różnymi memami, wykresami, zdjęciami, artykułami. Trochę filmików różnych, dłuższych, krótszych i te krótsze to jakieś tam różne wstawki, gify czy coś. I chciałbym, żeby na pierwsze spotkanie, jaki temat przewodni, było rozwijanie wiki, ale nie takie, że piszemy artykuły, tylko przeglądniemy ten wielki folder z moimi memami. Jeżeli wy macie jakiś, to koniecznie przynieście albo wcześniej mi przyślijcie. I będziemy pisać tylko i wyłącznie, co chcemy mieć na wiki. Tematy, same tematy, bez żadnego na razie podziału na jaki dział, czy coś po prostu. Zobaczę jakiś obrazek, coś ci się nagle wpadnie do głowy, powiedz to, ja to zapiszę w przysłowiowym notatniku. Będziemy mieli pewnie jakieś setki różnych zdań. No i potem zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, słuchaj, bo 40 minut pękło, ja musiałem jeszcze co nieco tam wrzucić. Ale ile my mamy czasu? Co, spieszysz się?
Nie, no tylko, że generalnie to... A tak, nie chcę zauważyć filmików, dobra. Tak, tak, o tym chodzi, że tam no, 40-50 minut max. No słuchaj, ja się rozgaduję i wrzucam, wiesz, półtorej godzinne rozmowy, więc no tak, rozumiem. Ty dobra, słuchajcie, bo na koniec... Wielu rzeczy, to już o 15, miałem rzucić, mieliśmy pogadać o sprawach związanych z armią ze względu na to, że jeszcze niedawno był 15 sierpnia, święto Wojska Polskiego, to jednak te patriotyczno-wojskowe sprawy są mi bliskie, no ale to musimy odłożyć na inny raz, bo nie damy rady. Ja się też na tym nie znam za bardzo. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, bo ktoś mi z Was w komentarzu dawno temu do któregoś vloga porzucił, żeby wspomnieć o wywiadzie z ex-KGB-istą Jurim Bezmianowem. Słuchajcie, tak, to jest temat bardzo jakby na osobnego, długiego vloga, ale tak chcę na koniec właśnie o tym powiedzieć, dlatego że widać, że ogólnie menosfera chyba zaczyna łykać, o co chodzi w tej rzeczywistości i że to jednak jest chyba jakaś wojna w infosferze, konflikt, tak? Między państwami, gdzie po prostu jedne państwa próbują drugie wykończyć poprzez degenerację ich społeczeństwa od wewnątrz, o czym właśnie ten ex-KGB-ista w latach 80. opowiadał. A dlatego mówię, że to na tych redpilowych kanałach i w ogóle w manosferze zaczyna być o tym świadomo, że ja miałem taką sytuację, że oglądałem ten filmik, przygotowując się do vloga, chyba dzień czy dwa dni temu i wieczorem jeszcze zajrzałem sobie, co tam jest u Better Bachelor, u Jokera na kanale, on wrzucił dokładnie ten filmik bez komentarza, słuchajcie, więc to jakby ta świadomość w naszej, w menosferze jest, tak, że my tak naprawdę jesteśmy po jakiejś stronie barykady. A z drugiej strony, i też żebyśmy w tym Red Pillu źle nie zrozumieli, my w Red Pillu nie walczymy tylko o swój interes, ale interes, długoterminowy interes kobiecy również, tak? Bo one nie znają sobie do końca sprawy, że wystrzelają w kolano w tej chwili i dają się prowadzić jak owce na pole minowe. No my to już wiemy, tak? I próbujemy to jakoś zatrzymać, no robią to co możemy. Także między innymi to jest inicjatywa Mateusza, żeby zrobić to stowarzyszenie. Fajnie, że Roman Warszawski no, w różnych mediach prawicowych się pojawia i zaczyna być to środowisko nasze z Romanem kojarzone, ale to on jest dobrym mówcą, on sobie świetnie z tym radzi. Także słuchajcie, no to dlatego ja nie chcę, żeby to był kanał mój, ten stricte redpillowy, tak? No, to jest, chodzi o wyjście z Matrixa, spojrzenie na rzeczywistość dużego oddalenia. Staranie się zobaczenie większego obrazka. I no, ja uważam, że no, moim obowiązkiem życiowym jest opowiedzenie się po której stronie tej barykady. Opowiadam się po stronie normalności i namawiam Was wszystkich do tego. Zakładajcie kanały, komentujcie, wrzucajcie na Facebooki. A jak nas przyblokują, to będziemy mieli inne metody, będziemy mieli spotkania, będziemy mogli coś robić, a nie tylko gadać. Tak, dokładnie. Ja też właśnie chcę się spotykać też dlatego, żeby trochę od właśnie internetu zacząć się odciągać. No bo znowu, jak się ma tylko kanał na YouTubie, to fajnie lajki wyglądają, fajnie wyglądają oglądnięcia, ale to jest taka waluta bardzo sztuczna, bardzo nierealna. U nas jeszcze w ogóle przy naszych tematach to są liczby, które na nic nie pozwalają. I to jak ktoś, nawet jakbyśmy mieli... A, o tobie facet to facet wspomniał u siebie. Tak, tak. To gratulacje. No dziękuję, dziękuję. No wiesz, ja w kontakcie też jestem z nim, więc on wie o moim istnieniu, tam gadaliśmy. Ja tam też próbowałem, na samym początku jeszcze, jak tylko założyłem kanał, to tam w chwilę z nim, przepraszam, pół godziny pogadałem na Skype'ie. Od tamtego czasu próbowałem go namówić na jakąś rozmowę dłużej, a on jest... Mówi, że jest zarobiony i okej, jak tam nie będę za bardzo namawiał. Ale on chyba w UK w ogóle siedzi. Za granicą w każdym razie, w którymś kraju się przeprowadził jakoś. Tak. No i wspomniał mi... To trochę trudniej się spotkać. Nie, chciałem tylko przez Skype'a właśnie nie pogadać. Nie, niech tam siedzi gdzie chce. Nie ma problemu. Aha, no ja nie wiem, czy ja opowiadałem o tym w poprzednim vlogu, czy nie, że... Ze mną się można spotkać, tak? Generalnie. I bez nagrywania też, tak? Bo ostatnim razem miałem przejażdżkę po mieście z innym z subskrybentów mojego kanału. Też ma Junaka, też mieszka w Warszawie. Pojeździliśmy sobie, pogadaliśmy, wypiliśmy piwo bezalkoholowe w jednej czy dwóch knajpach i było spoko. Także
namawiam do spotkania, spotykania się na żywo. Żyjemy, funkcjonujemy, jesteśmy. To jest oddział Kraków, tu jest oddział Warszawa, więc Menosfera niech się spotyka na żywo. Tak, dokładnie. A ja tutaj, jak będę miał stowarzyszenie, to nie będę też innych ludzi kanibalizował. Też właśnie dlatego ja założyłem wiki, między innymi dlatego, że nie ma takiego wiki ani po polsku, a po angielsku też za bardzo nie słyszałem. Nie chciałem właśnie zakładać kolejnego bloga, bo to też wygląda tak, że się między sobą wtedy ludzie żrą o lajki i oglądanie. Tak, no, poza tym, wiesz, no, tych treści jest ograniczona ilość. No, jeśli będzie 20 kanałów redpillowych czy tam manosferowych w polskim internecie, no to prędzej czy później nam się pokończą tematy i będziemy nawzajem sobie... Tak, poza tym właśnie też chcę wyjść z internetu, ponieważ jak patrzę na taką pętlę gry menosferowych blogów, to widzę, że to wygląda tak, że feministki coś robią, potem w prasie to opisują, a potem manosfera mówi, o, jakie to jest okropne, straszne i nielogiczne. No nie, no i właśnie czas porzucić. Znaczy, fajnie, że jest odpór, bo już nie, nawet... Nie, moment. Oczywiście, że jakby fajnie, ale to nie jest opór, bo to jest tylko gadanie w internecie. Opór to by było takie na przykład spotkanie, na które to jak cały czas mówię, gorąco namawiam. Czas zacząć robić jakieś realne rzeczy, takie, no, żeby nam po prostu było lepiej. I znowu, nie w takim... Powiem szczerze, tak jeszcze jedna rzecz, no bo jeśli już mielibyśmy o się jakąś sprawczość osiągać, no to dobrze by było, żeby, że jeśli to stowarzyszenie zacznie mieć jakieś, jakąś liczebność i coś będziemy robić, to żeby się dać zauważyć, tak jak ostatnio... Poczekaj, bo do czego zmierzam? Przez, jest taka fundacja Ad Arma między innymi, jest ileś tam prostrzeleckich fundacji, które no, generalnie są za uproszczeniem dostępu do broni i tak dalej. Rzeźbili, gadali bardzo długo przez wiele lat. I co się okazało? Konfederacja się z PiS-em mogła dogadać i liberalizują ustawę o dostępie do broni. Właśnie słyszałem i wiesz co, nawet wpadłem na pomysł. Chciałbym zrobić materiał na swoim kanale, jak piszę do różnych senatorów, albo posłów, może nawet wszystkich, z prośbą, żeby tą poparli ustawę. Ja napiszę po prostu list, wyślę go 460 razy i ten. O, twoje spluwy, tak. No ja też mam czarnoprochowca tylko. Chciałbym mieć, już kurczę, nie pamiętam. Będziesz mógł mieć według nowej ustawy. No już mam. Ale nie tylko czarnoprochowca. No tak. To bo tam jest, będzie obywatelska karta broni, na którą będziesz mógł mieć strzelbę, bocznego zapłonu i coś tam jeszcze, nie pamiętam. No chyba ja nie jest pistolet chciałbym sobie kupić, bo karabin na razie bez przesady. 22 LR? To dziurka jest do papieru jest. No nie wiem, czy 22 LR. Zapomniałem, jaki jest ten mój ulubiony, jaki chcę. Kupiłem sobie taki... Ale będzie prościej. Teraz pozwolenia będzie... No moment, na razie w ogóle tego nie przegłosowali. No. Jeżeli przegłosują, to wtedy pogadamy. No dlatego tak. Nie róbmy sobie jeszcze smaka, bo... Nie, pewnie... no, ale zmierzam do tego, tylko chodzi tylko o to, że oddolne działanie fundacji, stowarzyszeń, strzeleckich i tak dalej. Tak, to oni wpłynęli na Konfederację, Konfederacja w końcu się dogadała z PiS-em. No jeżeli to... Moment. Najpierw to musi przejść przez Sejm. Jeżeli przejdzie, znaczy przez... No po prostu musi wejść do prawa. Jak wejdzie do prawa, to pogadamy, ale ja na pewno... Ale to jest precedens, tak, że można, tak? Że można oddolnie mieć wpływ na rzeczywistość. No tak, i bardzo dobrze, i dopinguje, i trzeba pochwalić Konfederację, i trzeba pochwalić PiS, ale najpierw poczekajmy, aż to przejdzie. Jak to przejdzie, to wtedy jest kompletnie co innego, bo tysiące... Kukiz też chyba chciał, żeby broń coś tamten, ale w końcu się sam chyba Kukiz wycofał. On też, ojcowie tam, też ci alienowani, tam głosowali na Kukiza, on mówi, że mi wstali... A ten druk senacki 6063, tak? Nie wiem, druk senacki 63 jest teraz jakoś tam procedowany. Więc to jest, właśnie to jest dziwne, że my jako manosfera tego nie popieramy, bo to rzeczywiście byłoby rzeczywiście coś tego. Więc ja... Próbowałem się skontaktować z administratorem kanału, zrozumieć relacje. To jest prowadzić taki ojciec, który jest alienowany i ja mu wysłałem maila, widziałem, że on potem przygląda mój kanał i coś tam komentował, ale nie odezwał się. Więc jeżeli wy też znacie ten kanał, zrozumieć relacje, to proszę wyślijcie mu od niego gdzieś tam wiadomość, że ja chciałbym z nim porozmawiać, byłoby bardzo miło, bo ja też się wspomnę mu jeszcze raz, ale jakby wy byście chcieli, to napiszcie do niego i odwiedźcie ten kanał w ogóle, żeby... No zobaczyć, w jak niektórych tragicznych sytuacjach są niektórzy mężczyźni. Bo
Problem jest taki, że to jak mówię, próbowałem pomóc. Byłem dwa razy jako kompletnie niezwiązana osoba. Nawet miałem taką kamerkę na takim stelażu. Jako świadek. Tak, tak, jako takie wsparcie kompletnie z zewnątrz. I zorientowałem się, że nic nie jestem w stanie zrobić. Bo prawo jest po prostu złe. Prawo jest takie, że masz wyrok, że wtedy, a wtedy widzisz dziecko, ale kobieta nie wypuszcza dziecka. I policja, no nie, co, nie może wyrwać tego dziecka i dać ojcu, chociaż tak to się raczej niestety powinno odbywać. I tym ojcom niestety nie da się pomóc, ale to nie oznacza, że nie mogą nic robić. To są ludzie, którzy są naprawdę bardzo sami. Tam jak czytam te komentarze, to widzę taką totalną beznadzieję. I ja wiem, że jestem w stanie dać im taką pewną iskierkę nadziei, jakby mogli trochę zmienić swój styl opowiadania o tym, żeby było lepiej. Bo też jaki oni błąd robią. Oni chyba wszyscy egzystują, z tego co widzę, w tej takiej bardziej bluepillowej atmosferze równości. Bo oni tam na przykład takie robią akcje, które mają za cel wzbudzić współczucie nad ich sytuacją. Oni myślą, och, jak tylko ktoś zauważy, to będzie lepiej. Żeby to tak działało, nie? Wiesz co, to nie będzie tak działać. To działa w przypadku kobiet. Po pierwsze, to nie działa w przypadku mężczyzn. Mężczyzna, który ma problem, jest taki obrzydliwy nawet trochę. Chce się odsunąć takiego człowieka. A druga sprawa to jest, nikt, kto ma władzę, nie chce tego zmienić, ponieważ to nie jest tak, że system to działa. O to chodzi. System właśnie tak działa. Mnóstwo ludzi może teraz mieć pieniądze od rządu, dlatego że utrzymuje ten system, który jednak ma pewne społeczne poparcie, albo nie ma przeciwko niemu społecznemu oporowi. No jak to sam szef dzielnego taty mówił, że trochę to biologia tłumaczy, no bo jak cielaczek się zgubi, to gdzie odstawić go najpierw? Do mamusi krówki czy do tatusia byka? No jest wiele rzeczy związanych trochę z biologią i z psychologią, która działa przeciwko temu rozwiązaniu, bo wprost się u nas matki zajmują dziećmi, a dopiero potem to myślimy o ojcach, mimo tego, że oni mają naprawdę zbawienny wpływ, ale pomimo tego, że jest źle, oni mogłyby im poradzić. I właśnie do tego chciałem porozmawiać, z tym zrozumieć relację, ale na razie się nie odzywa, ja ponownie do niego kontakt. To co? To chyba trzeba będzie powoli zmierzać ku końcowi, nie? Tak, tak. Więc może jeszcze jedną z listy rzecz, zobaczmy i ten. Co my tu mamy? Mieliśmy spotkanie, mieliśmy Julię Bezmienową, mieliśmy... to już ten. No, że była taka sytuacja, że jakaś redaktorka chyba z lewicy, czy z krytyki politycznej napisała jakiś artykuł o incelach. To ja wam może jak wygrzebię, to wrzucę to gdzieś w komentarzach. Znaczy w tym, w opisie, żeby się nie rozgadywać. No, ale generalnie ja mam takie wrażenie, że lewica by chciała znaleźć sobie kolejny elektorat w postaci inceli. Wykorzystać ich, no powiedzmy, złą sytuację, że lewica ich przytuli do swojego lewego serduszka czerwonego i będzie wszystko świetnie, wspaniale, a potem oczywiście przeżuje, wypluje, jak to zawsze lewica. Co ty uważasz na ten temat? Okej. Ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Ja uważam po pierwsze tak. Incele nie istnieją. Co przez to rozumiem? Problem, incel to jest teoretycznie, generalnie głównie mężczyzna, który może uzyskać albo seksu, albo czułości od kobiet, pomimo tego, że chce i się stara. Mnóstwo żonatych facetów można podejść pod jaką definicję. No, znaczy wiesz co? To jest po pierwsze. A nie, zawsze, nie zawsze stara się, to jest stara w takim sensie... Dobrze, on stara się, w znaczeniu nie wychodzi mu. Tak. Tak, bo są takimi creepami trochę, tak. Druga sprawa. Kiedyś właśnie zaczęło się to słowo incel, chyba się pan nazywał Elliot Roger. To był młody chłopak, który próbował podrywać dziewczyny, kompletnie mu nie wychodziło i z frustracji zastrzelił kilka osób, kilka kobiet. Teraz była jakaś sytuacja. A, ostatnio też była jakaś, ale to się nie wgłębiałem. I od tego się zaczęła kariera słowa incel, bo on też zostawił jakiś manifest, który muszę przeczytać, bo jeszcze nie czytałem, to będzie ciekawe. Okej. Nie, takie rzeczy czytałem. Już chyba got the point, nie? Dobrze. No i
Jest taki pan, który się nazywa Rush V. On był jednym takim bardzo słynnym pick-up artist, PUA-em. I on napisał tak kilka książek, które potem zostały ogłoszone podręcznikami gwałtu. No, po prostu napisał, jak podrywać kobiety w różnych krajach. I zaprosili go do studia i mówili mu, o, to ty właśnie piszesz takie misoginiczne rzeczy, to twoja też jest wina, to przez twoje myślenie tacy ludzie powstają. On powiedział spokojnie, coś bardzo prawdziwego. Nie. Gdyby Elliot Rodger do mnie przyszedł, do Rusza, to on uzyskałby dobre rady, które by działały. I on by nie zrobił tego, co by zrobił. Ponieważ Elliot Rodger popełniał błędy. To też jak Jordan Peterson powiedział. I za błędy obwiniał swoje błędy. Tak, że Jordan Peterson powiedział, jeżeli podchodzisz do kobiet i próbujesz je poderwać i ci żadną nie wychodzi, to nie jest wina kobiet. I ma w tym dużo racji. Ale to, że nie był nieatrakcyjnym facetem. Miał pecha, bo nie wiedział, jak się za to zabrać. Nie miał właśnie, gdyby chodził na spotkania patriarchatu, to też nie miałby takich problemów. Gdyby do mnie podszedł, też bym mu wyjaśnił, co mógłby polepszyć. To jest trochę pracy, trzeba włożyć, ale jak już zaciśniesz zęby i przejdziesz przez pierwsze kroki, to już jest lepiej. Dobrze, więc tak to wygląda sytuacja z incelami. I teraz, wszystkie teksty, jakie feministki kiedykolwiek napiszą, są o incelach, są totalnie fałszywe, są krokodylimi łzami i są kolejną fajną płaszczyzną, na podstawie której można gnoić mężczyzn, się z nich naśmiewać. No bo jeżeli jest jakiś mężczyzna... To jest taki fake empatia. To tak, jest to bardzo wygodny właśnie temat, żeby się właśnie naśmiewać z mężczyzn. A, że jesteś incel. To funkcjonuje po prostu jako belga, tak. Tak, to jest... No, ja wyobrażam sobie taką sytuację. Jest sytuacja w studiu. Jest jakaś dziennikarka, jest feministka, jest konserwatysta i ona mówi o incela, jak to, jest tamto, a głupi konserwatysta się zaczyna tłumaczyć, że to nieprawda, że to trochę nie tak. I od razu się zaczyna bronić. Kiedy ja bym powiedział, no właśnie co, po pierwsze, że to jest bardzo szeroka grupa, taka, którą nawet mnóstwo żonatych może to być. I po drugie, incele powstają dlatego, że mężczyźni nie mają pozytywnych wzorców męskich. Tak. Incel powstaje, jeżeli już w ogóle coś takiego istnieje, to powstaje wtedy... To tu byśmy się ze świadomością mogli trochę pokłócić. Wiesz co, nie słyszałem, co o tym mówił. Nie, tak ogólnie, tak, bo on ma takie właśnie... Fajnie, że on broni mężczyzn, ale moim zdaniem... Wiesz co, on pisał i tak fajne teksty, więc jak teraz coś gorszego napisał, to ja bym nie wiedział. Dobra, nie będę tego rozkręcał. No jasne. W ogóle to nam bateria się kończy, więc musimy za chwilę chłopaki... No ale to jeszcze za chwilę. No i gdyby właśnie mężczyźni przebywali w swoim gronie i mogli sobie radzić nawzajem, to takiego problemu nie było, ale... No ale zobacz, jak to w tych starych społecznościach było, tak? Przecież młodego chłopu, siedmiolatek czy tam, no to tak, no ale powiedzmy już taki... Był zabierany od matki i szedł pod opiekę... facetów, tak? Jakby wojowników. I mało tego, musiał przejść próbę. Tak? W tych społecznościach takich, powiedzmy, indiańskich czy coś. Zawsze była próba taka, gdzie chłopiec stawał się mężczyzną. Tak, musiał się odwrócić. I to nie jest tak, jak sobie feministki czy kobity wymyśliły, że mężczyzna stawał mężczyzną, jak przestawał być prawiczkiem, tylko stawał się mężczyzną, jak pokonał swój ból i strach, tak? I o to głównie chodziło. Tak, i inni mężczyźni go uznali też za mężczyznę. Tak, tak. Znaczy udowodnił, że... Tak, a dzisiaj nie ma takich, nie ma dla mężczyzn takiego... Kiedyś było wojsko czymś takim. Tak. Szedłeś do wojska na te 2 lata i to był taki bardzo fajny rytuał. I trochę szkoda, że taką obowiązkową służbę zniesiono. Szkoda, no. Jeszcze można by zrobić substytut. Niedługo. Nie, bo kto będzie tam szedł, a przy okazji trzeba byłoby kobiety też posłać. To jest na osobny w ogóle temat. No wiesz, chodzi o to, że będę się tam pchać, bo na razie konfliktów nie ma za bardzo, więc... No, ale wojsko słabo płaci. No i co z tego? Ja trzeba się zmęczyć.
No, jak to jest kobietą, to, jest, to nie jest, musi. Kobietą, to nie musi. No nie, no wiesz, no jakoś tam, wiesz, no nie można jechać na L4 non-stop. No nie, no po prostu nie robisz pewnych rzeczy i ci instruktorzy przymykają na to oko, bo musieliby 90% wypadać. No mam dwóch kumpli w WOCie, więc wiem, jak to wygląda. Tak, no, mają tę chatkę, taki kanał sobie zobaczcie. To jest taki wojskowy, który właśnie jedzie po kobietach w wojsku. Naprawdę fajnie mówi. To muszę sobie poczytać, bo ja na razie mam tylko takie informacje. Tam z Bechatki to się dowiedziałem tylko o tej historii z tym fałszywym oskarżeniem o aut i później śmierci samobójczej. No, tak. Ja też się zainteresowałem tą Bechatką dopiero potem. I no, potem tam założył nawet własny kanał. Ja próbowałem z nim zaprosić go do rozmowy, ale on coś tak nie chciał. I też tam właśnie opisywał. No, opisywał, jak to wygląda z kobietami. Stary, no nie czarujmy się, no zajrzyj sobie na swój kanał, zajrzyj sobie na mój kanał i teraz jaki przeciętny blupilowiec chciałby się z kimś takim pokazać na mieście. Błagam. Tak? Bo od razu wiesz, jesteśmy traktowani jak coś woman hajterzy czy coś, rozumiesz. Co ja słyszę, nie jest prawdą. Mów za siebie. Ale a propos, właśnie jak ktoś mówi, nienawidzisz kobiet, to ja odpowiadam, bardzo ciężko nienawidzić kobiet, bo dzisiaj jest ich bardzo mało. Więc to jako też właśnie w ramach patriarchatu, myślę, jak zacząć rozdzielać pewne sprawy, bo trzeba zacząć rozdzielać kobiety od feministek. I co to jest kobieta? Kobieta to jest kobieta, która się zachowuje porządnie. I tak jak tego w większości oczekuje mężczyzna. A jak się tak nie zachowuje, to jest feministką i do widzenia. Więc co? I tak dodam na koniec, że wcześniej jak gadaliśmy o tym, co mężczyzna może robić, to ja nie chciałem za bardzo tego powiedzieć, ale tak na koniec wspomnę, że jednym z chyba pomysłów, jakie trzeba będzie zacząć wdrażać, oczywiście tylko dla chętnych, jest zacząć uczyć się kulturalnie odmawiać kobietom pomocy. Tak. Kulturalnie odmawiać pomocy. Pod hasłem, skoro nie jesteś tradycyjną kobietą, dlaczego oczekujesz tradycyjnego zachowania od mężczyzn? Równouprawnienie. Ale dlaczego przerywasz teraz? No w takiej chwili akurat. Sorry. No właśnie już powiedziałem tą ładną puentę. Tak, równouprawnienie jest, dokładnie. Więc skoro jest równouprawnienie, to dlaczego oczekujecie, że my będziemy robić coś, czego wy bardzo często albo nie chcecie robić, albo nawet jakbyście chciały, to nie jesteście w stanie. Kobiety się nie zatrzymują, jak mężczyźni mają słabe... Stary, nie wpuszczą cię w korku. To jak ktoś nie wpuszcza, to 80% jak przejeżdżam, to kto? Jak mnie ktoś wpuszcza, to na 80% jest pas. Tak, często też dlatego kobiety mają stuski, ponieważ są przyzwyczajone, że są puszczane. No, akurat jeżeli chodzi o takie sprawy na skrzyżowania. Tak, więc jednym z takich już bardziej poważnych rzeczy, takich bardziej już ostrych, jest rozpoczęcie takiego uprzejmego bojkotu. Bo teraz, ja powiem wam, to będzie miało naprawdę bardzo mocny psychologiczny efekt. A dlaczego? Kiedyś sobie siedzę na łóżku i sobie filozofuję. Bo akurat mi wpadł pomysł na to, czy jest jakaś rzecz, którą boją się kobiety, że się im zrobi, a nie boją się mężczyźni, nie odwrotnie. No na przykład, no pomyślałem, no jakieś tam kalectwo, no nie, to są różne rodzaje kalectwa, to dla mężczyzn też jest źle. Kastracja, no niby mężczyznę łatwiej wkastrować, ale kobietę nie. Chodziło mi takie o krzywdę akurat tutaj. I nagle wpadłem. Jest pewna sytuacja, która jest dla kobiety przerażająca. Jest to sytuacja, w której mężczyzna mówi jej nie. Dlaczego? Bo znowu wracam zawsze myślami, co zrobi ten prehistoryczny człowiek. Kobieta, przed którą staje mężczyzna, którego ona nie jest w stanie zmusić do pomocy, jest biologicznie najbardziej niebezpieczną sytuacją, w jakiej ona może się znaleźć. Tak. Ponieważ to jest pewna, bardzo duża szansa na pewną głodową śmierć w dłuższym czasie, bo ona sobie sama... Kobiety tak została zresztą ukształtowana, żeby nas namówić do tego, żeby jej interes został wzięty pod uwagę przynajmniej, tak? Tak, dokładnie. Tak kobiety ewoluowały. To jest jedna druga sprawa, jaką też w patriarchacie chciałem rozwijać. Tak jak to mówiłem wcześniej, że mężczyźni po pierwsze nie wiedzą, jak się zachować, ale po drugie też czasem to ignorują.
Kobiet, to jest tak, mam takie powiedzenie, pewnie jak ktoś to powiedział już wcześniej, że mężczyźni mogą żyć całe życie z kobietą w ogóle jej nie znając, ale kobieta wie wszystko o mężczyźnie po 5 minutach rozmowy. Mężczyźni nie musieli wyewoluować pod względem doboru partnerek. Kobieta nigdy nie była za bardzo zagrożeniem dla mężczyzny. Natomiast kobiety absolutnie w 100% wyewoluowały na podstawie tego, jak dobierały mężczyzn. I one potrafią czytać mężczyzn jak książkę, a nawet jeżeli się nam wydaje, że nie potrafią tego czytać, bo... Tak, czytać, ale je manipulować. Tak, to one na przykład zagłuszają. Albo, no bo mają te mężczyzny jakieś cechy, które im się podobają, więc one machają na to ręką. I biologia tutaj bierze swoje... Nie? Tak, dokładnie. I teraz, to nie jest tak, że mężczyźni nie mają w ogóle tej umiejętności. Oni ją mają, tylko mają to bardzo słabe. Generalnie to jest tak, no ja byłem kilka razy w takiej sytuacji, gdzie jakaś tam moja dziewczyna czy coś... Coś widziałem, że coś jest nie tak. Mówiła coś innym tonem, albo coś czułem, że było nie tak. I z tyłu mojej głowy właśnie pojawiło się to, czułem, że coś jest nie tak. I chciałbym uczyć mężczyzn, że jeżeli czują, że z tyłu głowy, że coś jest nie tak, to znaczy, że na pewno jest coś nie tak. I jak sobie wtedy pomóc? Trzeba zacząć głośno myśleć. Mówi to, ten moment, a dlaczego ty nagle zaczęłaś o tym mówić? Dlaczego nagle tak zaczęłaś podnieść głos? Dlaczego teraz coś zmieniłaś? Coś tu czujesz, że coś nie tak? O co ci tu chodzi? Moim zdaniem tak teraz teoretyzuję, jak w takiej sytuacji można by się zacząć zachować. Jak znajdę dziewczynę, to przyjdę na praktykę. Dobra, to co? Bo już przekroczyliśmy godzinkę. Akurat. Duży materiał. To co? To wrzucisz informację na temat tej ankiety spotkania i budujemy spotkanie patriarchat.pl. Tak, tak. Bardzo cię proszę zachęcać tam ludzi w komentarzach. Zachęcam wszystkich subskrybujących i oglądających, niesubskrybujących, którzy mogliby zasubskrybować kanał, tak. Bo się tu ostatnio wolniej przyrasta. Tak, dokładnie. I tam jest najpierw trzeba ankietę wypełnić, bo ja jeszcze nie wiem, gdzie to do końca będę organizował. Tam was proszę o imię, miejsce, gdzie mieszkacie oraz e-mail, żeby był kontakt. I no i tyle. No i zapraszam ciebie też, was wszystkich. Dziękuję. Ja również, bardzo było miło. Nawzajem.